Cześć, witam Was, Włóczki Poszukiwacz z tej strony. Słuchajcie, trzeci raz na tym polu, tam gdzie są hałdy. Rozmawiałem z właścicielem, ostatnio powiedział, że spychacz będzie rozjeżdżał te hałdy, jak chwyci przymrozek. Był wtedy przymrozek, ale właściciel pola chyba jednak się nie zdecydował, żeby rozjechać te hałdy. No i w sumie fajnie, bo dwie hałdy przeszedłem. Tamtą po lewej i tą środkową. 8 monetek wyszło, łuseczki, pierdółki. No i została mi ostatnia tutaj to hałdowisko. No i Deusik już czeka tu na hałdzie, więc fajnie. No i oczywiście jest ceramika tutaj, starsza, nowsza, więc najprawdopodobniej też coś będzie. Tam dalej na końcu jest już ziemia ciemniejsza, bo w tej ziemi ciemniejszej dużo rzeczy było, dużo cegłówek potłuczonych, ale tutaj widzę, że też są cegłówki, ceramika, nie ceramika, więc super. Rano była straszna pogoda, padał śnieg z deszczem, a teraz udało nam się i jest słoneczko, piękny dzień, akurat żeby przejść te hałdy, a potem już będę chodził na tym polu, jak te hałdy zostaną rozorane tutaj po tym polu, więc też się przejdę. Dobra, włączam sprzęt, idę kopać, no i miejmy nadzieję, że coś fajnego wyjdzie. Piona. Pierwsza hałda i piękny, ładny sygnał. Już po wykopaniu, płyciutko, chyba to widzę. Tak, i patrzcie, piękny psi numerek. Tak mi się wydaje. Fajnie. Cieszę się, jakaś zawieszka, psi numerek, bardzo płytko. No więc się zapowiada fajnie na tych hałdach. Jest przemieszana ziemia różnego koloru, dużo ceramiki, dużo cegłówek, więc mogą być tu rzeczy. Piękna znajdka, piękna. I to pierwsza hałda, pierwszy sygnał, więc zapowiada się ciekawie znowu. Piona. Teraz taki sygnał. Na wyświetlaczu 36, 33, 37. Kopiemy i sprawdzamy. Tu może być dosłownie wszystko. Już patrzymy. Dobra, pokażę po wykopaniu. Mamy to wykopane już. Pięknie daje. No i mamy. Kawałek blachy jakiś. Srebro to raczej nie jest, chyba raczej nierdzewka. No dobra. Ale to dopiero druga hałda, jest już psi numerek. A przede mną jeszcze dobre 2 godziny chodzenia. Zobaczymy, ile sygnałów będzie. Na pewno jakieś ciekawostki będą. Samolot leci. Startuje. Jest trochę tych samolotów tutaj. Ale ładna pogoda dzisiaj. Fajna okolica, spokojnie. Super. Na trzeciej hałdzie, trzeci sygnał. Ładny, czysty. Już wykopany. I zobaczymy, co to będzie. Coś małego. O, chyba tu jest, ta. Jest. Jakiś kawałek druta miedzianego. Taki drucik. Czy tam zaczep czegoś, ale chyba drut, tak po prostu skrzywiony. Hałda numer 4. Piękny sygnał. Więc zobaczymy, co to będzie. W sumie, jak na razie, to po jednym sygnale na hałdzie. I ładny psi numerek. O, wyszło. Coś mi tu spadło pod cewkę. Gdzieś to tu jest już. Gdzie to jest? Takie małe. Chyba tu. Ta. I wiecie co? Co najlepsze? Oj, wypadł.
To jest chyba monetka. Powiem wam. Czy guzik? Nie, monetka będzie. Strasznie zabrudzone. Muszę przeczyścić i to zobaczyć. Albo monetka, albo jakiś guzik. No ale ciekawie się robi, ciekawie. A dopiero czwarta hałda, już monetka i już psi numerek. Super. Małą przerwę sobie zrobiłem oraz podsumowanie. Przeczyścimy sobie ten psi numerek i tą monetkę. Zrobiłem 11 hałd. Mniej więcej tutaj stoi Deus i czeka na przejście następnych. No i to są te hałdy. Ja sobie dla poprawienia morale wrzucam herbatkę gorącą z miodem od Krzysztofa Pszczołownika z Dębowej Pasieki. Serdecznie polecam, naprawdę super są te miody. Dzisiaj mam herbatę z miodem brzoskwiniowym. Naprawdę mega jest. Tu jest złom, który znalazłem i oczyszczam rolnikowi. Są też trzy miedziane jakieś druciki. No a tu mamy te dwie ładne znajdki. Ten psi numerek i tą monetkę. Już sprawdzimy, co to będzie. Czy coś wartego oka. Tak, psi numerek i to jeszcze jest napisane na nim. Nie wiem, czy widzicie, tu jest pies. I jest napisane Kraków. A data, o, tutaj jest zdarte o wiele bardziej. Ale z tej strony jest bardzo ładny. Więc super. No i tu jest ta monetka. Zobaczymy, co to będzie. To chyba nie monetka, tylko powiem wam, że gaciowiec mały. Guzik taki jakiś nietypowy. No to super, okej. Okay. Piję herbatkę, zapalę papierosa i idę dalej trzepać hałdy. Po przerwie na herbatkę. Ładny sygnał, już wykopany. I sprawdzamy, co to jest. Mamy to. Już patrzymy. Jest coś małego, ale sygnał ładny. Gdzie to jest? Tu nie. Gdzieś mi spadło. O, jest i monetka. Tak. Monetka wielkości boratynki, grubości też tej samej. Jak widzicie. No, po, jest tu jakaś kałuża? Nie ma, dalej jest. Dobra, to zrobię. Czy na końcu ją wyczyszczę, czy jakieś podsumowanko zaraz następne. I zobaczymy, co to za monetka. Wygląda na boratynkę albo na przedwojennego grosza naszego. Ten taki niejaki sygnał, ale ładny. Okazał się teraz bardzo ładnym sygnałem. Mamy to. Jest tutaj. I ten ładny sygnał to aluminium. Kawałek tubki aluminiowej. No szkoda, ale bywa i tak. Raz śmieciuchy, raz monetki. Czy psie numerki. Tutaj w tym calcu, bo to calec, co nic nie ma. Nie było kompletnie żadnych sygnałów w tej żółtej ziemi. A tutaj w tym wymieszanym humusie już się zaczynają sygnały. Zresztą widać, wszędzie potłuczona ceramika. Różnego rodzaju cegłówki. Widać, że było bytowanie ludzi. Dobra, idę w tamtą stronę. Proszę bardzo, chyba następna monetka, druga. Widać ją tutaj. Ładny sygnał. Bardzo ładny, bym powiedział. Patrzymy, co to. No mała moneta to nie jest. Ale z tej monety chyba była zrobiona podkładka. Bo jest dziura. Tu mamy kałużę. Przeczyścimy to. Z monety zrobiona podkładka. Stosowało się takie metody właśnie dawniej. Jest moneta. Tylko co to za moneta? To nie wiadomo. Po wyczyszczeniu może będzie coś widać. Nie wiem, czy to jakiś krajcar nie będzie. Ale fajnie. Z monety jest podkładka zrobiona. Ciekawostka. No jest, ale jest następna sztuka.
I to nie w takim złym stanie. Teraz jeszcze tamte hałdy i do przodu. Ładny sygnał. Jest łuska od Mausera, ale oblepiona. Nie, Mannlicher. Od Mannlichera pierwszowojenna. Austro-węgierska. No fajnie, pierwsza łuseczka dzisiaj. Tu piękny sygnał. Dobra, już go podejmuję. Zobaczcie ten sygnał, wbiłem łopatę, uchyliło się trochę ziemi i jest monetka. Nie monetka, ale i jaja. Albo znowu z monetki zrobiona podkładka, bo kształt monetkowy. Zobaczymy po wyczyszczeniu, jak to wygląda. Ale ciekawostka, bo przed chwilą była podkładka, moneta zrobiona na podkładkę, więc to też może być moneta. A ciekawostka, fajnie, jeszcze trochę hałd przede mną, większość już za mną, no ale rezultaty są tych poszukiwań. Super, jestem bardzo zadowolony, ładna pogoda, gra gitarka. Tym razem łuseczka, chyba już trzecia, jedna była połówka, nie filmowałem nawet, Mauserek. W ładnej patynie. Zostało mi już niedużo do przejścia. Dosłownie kilka hałd. 4-5 hałd. No i kończę. Ale nie jest źle. I kolosalnie dużo złomu wykopałem. Lecz kolosalnie, no pokażę wam na końcu. Teraz wyszło mi kawałek rurki, ale miedzianej. Więc będzie na złom. No i dobrze, oczyści się pole rolnikowi. Bardzo miły, więc czemu nie? A przy okazji wpadnie trochę grosza ze złomu. Raz, dwa, trzy, cztery hałdy jeszcze do przejścia. I proszę bardzo, następna krągłość. Na wierzchu. Sygnał piękny. Czysty bardzo. No i wyciągamy to. Oj, powiem wam, że nie wiem, czy to nie jest sreberko jakieś. Taką dziwną patynę ma. Ale potem na podsumowaniu na końcu się przeczyści, więc zobaczymy wszyscy. No ciekawie, lekkie jest bardzo. No fajnie, następna sztuka. A do przejścia już trzy hałdy. I koniec na dzisiaj. No ale jest elegancko, znowu kilka sztuk monet, fajnie. Na dzisiaj koniec. Trzeci hałd z kolei, trzeciej ścieżki. Więc super, jestem zadowolony. Dwie godzinki miło spędzone. W ładnej pogodzie, na świeżym powietrzu, aktywnie. Poruszałem się trochę, pokopałem dziur, ale jestem zadowolony. Kilka monetek wpadło, kilka łuseczek. No na tym polu już wpadło około kilkunastu monet z tych trzech hałd, więc jest ok. Jest to duża odległość, ale to są tylko hałdy, to nie jest ziemia rozciągnięta. Jak będzie ziemia rozciągnięta, to będzie inne gadanie. Na pewno też będą inne rzeczy, więc super. Przeszedłem dzisiaj to. Ostatni pasek, on się ciągnie aż tam, aż po horyzont. Tutaj jest pasek drugi i tam pasek trzeci. No teraz pozbieram ten złom, co znalazłem, żeby nie zostawiać bajzlu rolnikowi. No i zrobię zaraz małe podsumowanko. Więc widzimy się już na podsumowaniu za kilka dosłownie chwil. Na dzisiaj kończę. Jestem tu trzeci raz na hałdach. Trzy paski hałd i trzy przeszedłem, powstały trzy filmy z tego, łącznie 11 monet, zaraz zrobię podsumowanie. Kupę śmieci oczywiście, ale to fajnie, bo się oczyściło teren. Najpierw chodziłem na środkowym, na pierwszym filmie, potem po tych hałdach i na samym końcu, tam na końcu. No i ładnie, wyszedł psi numerek, już wam pokazuję, co wyszło. Bardzo dużo śmieci, jak mówiłem. Teren fajny, na pewno jeszcze będę tu wracał, jak tą ziemię rozciągnął, spychy. No a teraz podsumowanko, co dzisiaj wyszło. A trochę wyszło, powiem wam. Patrzcie, ile samego złomu wyszło. Ta kupa to złom żelastwa. Mamy tu wszystko. Łańcuchy, kubki, znowu łańcuchy, jakieś blachy, wiadra. No dosłownie wszystko. Tu jest trochę metalu kolorowego. Ta miedziuszka, no fajnie, zawsze coś. No a tu mamy rzeczy najistotniejsze, najciekawsze, czyli małą drobnicę.
ten psi numerek bardzo ładny wyszedł. Poczekajcie, zasłonię trochę światło. Psi numerek z Krakowa. Tutaj wyszła podkładka. Tutaj ten taki jakiś guziczek dziwny mały. Tu wyszła moneta, z której też była robiona podkładka, i to jest moneta Krajcar Austro-Węgry. Tu jest też moneta Krajcar, co myślałem, że to sreberko, a to jest 50. Krajcara. O, tu nawet coś widać na nim. Jakieś cyfry 50. No i tu wyszła boratynka. Monety nie są w sumie w dobrym stanie, no ale sztuka to sztuka. No i trzy łuski, dwie od Mannichera. Znaczy dwie, no prawie dwie. No i od Mausera jedna. Więc fajnie, przeszedłem to, cieszę się. Jeszcze tu wrócę, tak jak mówiłem. Słuchajcie, dzięki, że mnie oglądaliście, dzięki, że dajecie łapki w górę, dzięki, że piszecie komentarze, dzięki, że ze mną jesteście i subskrybujecie mój kanał. Oczywiście wielki props dla Was za to. Chciałbym też pozdrowić Krzyśka Kreftę z Trójmiasta. Pozdrawiam, Krzysiu, cześć. Wszystkiego najlepszego. Oraz oczywiście pozdrawiam Was wszystkich, którzy mnie oglądacie. Więc naprawdę wielkie dzięki, kanał mi się rozwija, jestem bardzo zadowolony. No i będę kręcił dla Was filmy, jeżeli chcecie je oglądać. Piona i do następnego. Trzymajcie się, hej!